Jezus powiedział: Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, ale szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako król miłosierdzia. Pragnę obdarzyć dusze łaskami, ale one nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej Ty przychodź do mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce moje. Marlo, do mnie. Miałem 16 lat, kiedy rodzice się rozstali. Moja mama wyjechała do Stanów, zostawiła tatę i ja miałem do niej olbrzymi żal. Spotkałem takie, a nie inne środowisko ludzi niewierzących, którzy daj spokój, co ty będziesz się zadawał z tymi katolami, przecież są słabi ludzie. Kiedy byłem z dala od Pana Boga, kiedy byłem osobą niewierzącą, a wręcz wojującym ateistą, to stawiałem siebie na pierwszym miejscu i to aktorstwo było takim pompowaniem ego, że musiałem sobie coś udowodnić, musiałem poprzez rolę jakby dowartościować samego siebie i to było dla mnie szalenie ważne. Wychowałam się po polsku, z taką polską tradycją katolicką, ale jak gdyby moja rodzina nie była jakoś tak głęboko wierząca. Gdy miałam 12 lat, przeprowadziliśmy się do Niemiec, do Hamburga. Mieszkałam tam później 25 lat, czyli ćwierć wieku. Ta przeprowadzka była takim zaburzeniem całego mojego życia. Moje życie bardzo się zmieniło. Najpierw właśnie ten pierwszy rok, miałam 12 lat, to codziennie płakałam, jak wracałam do szkoły. Byłam takim outsiderem. I później zaczęłam szukać, później zaczęłam odkrywać ten Hamburg na własną rękę. W latach takich młodzieńczych byłam bardzo otwarta na te różne religie, różne światopoglądy. Byłam ciekawa świata, robiłam swoją karierę, dostałam stypendium do najlepszej szkoły muzykalowej. A w parze z tym szło zgubienie wiary. Wychowałem się w rodzinie dziewięciodzietnej, nas było dziewięcioro w domu. Tata, mama bardzo blisko żyli kościoła. To jakoś zostawiło na nas ślad. Myśmy innego życia nie znali, tylko taki, że dziesiątek różańca jest wieczorem. Rano jest 10 przykazań odmawianych wspólnie na głos przez całą rodzinę do normalnego pacierza. I potem ministrantura, życie blisko kościoła, liturgia jeszcze przedsoborowa, jeszcze łacińskie odpowiedzi ministranta. Wraz z muzyką, z rock'n'rollem i z tym wszystkim, co nas pasjonowało czysto muzycznie, no, szła jakaś idea, szła jakiś komunikat, tak? Komunikat zerwania, buntu, wolnej miłości, seks, drug and rock'n'roll. Oczywiście napięcie istniało pomiędzy tym, co niosła za sobą kontrkultura hipisowska z narkotykami, eksperymentowaniem z środkami halucynogennymi, z wolną miłością, a tym, co wynieśliśmy z domu. Pamiętam, że spowiadałem się, miałem wtedy chyba 16 lat, i ksiądz nie wytrzymał, wyszedł z konfesjonału czerwony i na mnie nakrzyczał. Byłem w szoku, że tak można, że jakby uniósł się nad tym i pamiętam, że powiedziałem sobie: o nie, to już do spowiedzi więcej nie pójdę. No i rzeczywiście do spowiedzi poszedłem dopiero po ponad 18 latach. Thank you.
Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy dusza ta żałuje, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udarem nią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. Wielokrotnie doświadczałem takiej zupełnie mojej bezsilności w grzechach. Zwłaszcza jak wyszedłem z domu rodzinnego, pojechałem studiować do dużego miasta. To święci często mówili, że cnota to jest najczęściej brak okazji. My jesteśmy grzesznikami. Pieniądze, kariera, władza, seksualność. Robić z tego idola, w imię którego człowiek jest gotowy dopuścić się największej podłości, największego świństwa. Każdy z nas to jest taka nędza na dwóch nogach. To jest nasze imię, nędza, nędza, grzesznik. Jeżeli myślimy sobie o nas, wyobrażamy sobie coś innego o sobie samym, to jesteśmy w wielkim błędzie. W wielkim błędzie. Nieraz mnie tak śmieszy, jak to ludzie mówią. Jak to było przed moim nawróceniem? Człowieku, ty ciągle się nawracasz. Dlatego Boże miłosierdzie jest nam potrzebne jak powietrze do oddychania. Czy jesteśmy bardzo daleko od Boga, czy bliżej? Czy już żeśmy zaczęli się nawracać, czy żeśmy się jeszcze się nie zaczęli nawracać? Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. To jest nie moja opinia, lecz opinia doktorów Kościoła, ojców Kościoła. Czyli miłosierdzie Boże jest tym przymiotem, który daje nam cały czas szansę. Choćbyśmy upadali jeden, drugi, trzeci, tysięczny raz, za każdym razem dzięki Jego miłosierdziu mamy szansę wyzwolenia się z naszych złych przyzwyczajeń, z naszych upadków, grzechów. Na początku nie zdawałam sobie w ogóle sprawy z tego, że ja tracę wiarę, czy że wierzę, czy nie wierzę, ale z czasem musiałam zaobserwować sama na sobie, że robię się coraz bardziej smutna. Po paru latach tej kariery muzycznej, show biznesowej, ja rzeczywiście zupełnie straciłam wiarę. Zupełnie straciłam wiarę i nie byłam w kościele 10 lat. Waruj, waruj. Dobry pies. To nie było tak, że ja byłem od początku alkoholikiem. Nie, to raczej ten proces postępował i doszło do tego, że rzeczywiście już bez tego alkoholu nie umiałem funkcjonować, że musiałem się napić, żeby jakoś żyć. No. I to w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że jednak to jest silniejsze ode mnie, bo próbowałem przez rok nie pić. I pamiętam, że byłem rozgoryczony, jak patrzyłem, jak inni piją, a ja nie mogę. No ale dobra, chciałem tam innym udowodnić, że nie mam z tym problemu i że mogę. Po czym nie zapomnę, jak spotkałem kolegę aktora na festiwalu w Międzyzdrojach, festiwalu gwiazd, i mówi: chodź Marcin na jedno małe piwo. Ja mówię: nie, stary, ja nie piję. Mówi: jedno piwo tylko, nic ci nie zaszkodzi. Ja poszedłem. Skończyło się tak, że po prostu czołgałem się do tego hotelu po korytarzu, bo wypiliśmy po prostu tam jakąś niesłychaną ilość tych piw. Uprawianie zawodu takiego jak muzykanstwo rock'n'rollowe nie jest rzeczą higieniczną i w pewnym momencie ocknąłem się, że moja wątroba jest chyba starsza ode mnie. I trzeba pilnować się. I ten element nadużywania alkoholu był jakimś takim normalnym, pewnym stylem życia. No, niestety później w rock'n'rollu, gdy w drugiej połowie lat 80. dołączyłem do WW,
te też były ogromne spędy, duże festiwale. Człowiek się sponiewiera po tych backstage'ach, zapleczach, garderobach, hotelach i to są historie, które chluby nie przynoszą dzisiaj ojcu i dziadkowi, a mam nadzieję, że moje wnuki nie będą tego słyszały. W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi. Jedna droga, szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się, dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec, ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały, a była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami. A ludzie, którzy nią szli, mieli łzy w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz, w pierwszym momencie, zapominały o swych cierpieniach. Boże miłosierdzie jest największym być może atrybutem Boga. Ten aspekt został trochę zapomniany w poprzednich pokoleniach Kościoła. Mieliśmy obraz Boga wytworzony przez ludzkie modele. Ojca surowego, ojca despotę, być może także nieobliczalnego. To zostało w niektórych nawet pieśniach naszych. Lecz jeśli ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. Pamiętam nawet jedną obronę doktorską, gdzie padały takie stwierdzenia, że matka jest nam bardziej bliska, Matka Boża, niż Bóg Ojciec właśnie z tych względów. Ale to Bogu dzięki zostało skorygowane. Dzięki temu potężnemu reflektorowi, który Bóg zechciał zaświecić nam, rzucić światło na ów zapomniany aspekt Ewangelii, właśnie pokazujący Boże miłosierdzie. Potrzebowaliśmy przede wszystkim do tego Chrystusa, bo Chrystus objawił Boże miłosierdzie do końca. Objawił w momencie zmartwychwstania. Pokonana śmierć, zniszczony grzech, antybiotyk przebaczenia. Możliwość osiągnięcia życia wiecznego, właśnie to jest Boże miłosierdzie. Myślę, że Boże miłosierdzie jest największym aktem miłości Boga do człowieka. Bóg daje szansę nam do samego końca. Bóg nie chce, aby żadna dusza zatraciła się w piekle, została potępiona na wieczność. Bóg jako kochający Ojciec walczy o każdego z nas do samego końca. Jest to wielka szansa i wielka nadzieja, ale nie może nas uśpić i nie jest na pewno miłosierdzie Boże pobłażliwością mojego życia i grzechów, zuchwałością. I tak mi Bóg przebaczy. Będę robił, co chciał, i tak mi Bóg przebaczy. Tym, którzy chcą iść w to Boże miłosierdzie i chcą skorzystać z tej wielkiej łaski, muszą spełnić jeden warunek. Muszą zmienić swoje życie, muszą się nawrócić. Jeżeli tego nie zrobią, jeżeli nie zmienią swojego życia, no to Boże miłosierdzie automatycznie nie zadziała. Będziemy w ten czas zuchwałymi grzesznikami. Jeśli chodzi o wolną miłość, no to było to,
bardzo atrakcyjne wezwanie i dzieciaki czy młodzi ludzie kupowali to za dobrą monetę, właśnie trochę na zasadzie buntu, trochę na zasadzie eksperymentowania, trochę na zasadzie próbowania środków halucynogennych czy psychotropów, bo wtedy nie było przecież dostępu do haszyszu, marihuany i LSD. Natomiast ta próba doznawania jakichś innych stanów, to wtedy była czymś zupełnie powszechnym. Przyznam się szczerze, że ta warstwa na szczęście całej tej ideologii zakwestionowania rodziny, tak? Na szczęście to nie przyszło do nas intensywnie. Myśmy chcieli kochać dziewczyny, myśleliśmy o tym, żeby, marzyliśmy o tym, żeby mieć normalnie swoje rodziny a Kościół nam nie przeszkadzał. Na szczęście ten fundament okazał się na tyle trwały, że mimo, że podlegał pewnym erozjom, ale wytrzymał. Byłem wciąż nienasycony, że tak powiem, wciąż mi było mało. Ten apetyt rósł w miarę jedzenia i wciąż byłem, że tak powiem, niezadowolony, że to wciąż myślałem, że najlepsze role dopiero przede mną. I miałem w sobie dużo takiej goryczy, że za mało gram, że powinienem więcej. Patrzę na to wstecz, to po prostu widzę zupełnie innego człowieka. No, człowieka, który jest gdzieś kompletnie wewnętrznie skłócony, jakiś chaos i ma w sobie, który mu się wydaje, że jest w ogóle bożyszczem kobiet, uwodzi te kobiety na potęgę. No to były kompulsywne zachowania, tak? Ten seks musiał być codziennie po prostu i to w dowolnej formie, ale musiał być, bo inaczej po prostu jakoś się z tym źle czułem, jak go nie było. Nie wiem, no to było po prostu jak narkotyk. Pan Jezus mówi, że nawet gdyby te nasze grzechy były jak, nasza dusza była jak trup rozkładający się, to nie tak jest u Boga. Ludzie mogą nas skreślić, Bóg nigdy. Będzie do nas walczył, będzie pukał do nas, no w zasadzie do końca naszych dni. Miłosierdzie Boże nie zna granic. Ono jest absolutnie bezgraniczne i jest ogromne, no trudno sobie nawet wyobrazić je. Ale jeżeli wybierzemy jednak drogę zupełnie inną, odrzucimy to Boże miłosierdzie, odrzucimy ufność względem Boga, więc sami niejako skazujemy się na stan odłączenia. Twierdzenie, że Bóg nas kocha z naszymi grzechami, a może w ogóle nasze grzechy, to już pójdźmy jeszcze krok dalej, że może kocha nasze grzechy, no to już jest duże nadużycie jednak. On nas cały czas kocha, ale to my musimy do Niego chcieć też wrócić, prawda? Bo On nas stworzył bez nas, ale bez naszej współpracy nas nie zbawi, jak mówi święty Augustyn. To jest niesamowita brama miłości i myślę, że Bóg nam to objawił w jakimś celu, szczególnie teraz, dla naszych czasów, kiedy większość ludzi żyje tak, jakby Boga po prostu nie było. No nie było. Nawet nie są obojętni, ale Boga nie ma. No, wszystko mogę robić, co chcę i co mi sprawia przyjemność. Totalny hedonizm. I nikt nie ma prawa mi tutaj narzucać nic. Ani Pan Bóg, ani Kościół, ani ksiądz, ani rodzice, ani prawie państwo. Ja jestem wszystkim sterem, okrętem. Boże miłosierdzie jest wielkie, nieskończone, ale jednak domaga się pewnych warunków. Tym warunkiem, który musi być spełniony, jest decyzja człowieka. Decyzja człowieka na skorzystanie z Bożego miłosierdzia. A więc Bóg tak bardzo kocha człowieka, tak bardzo szanuje wolną wolę człowieka, że w żaden sposób nie chce jej pogwałcić, nawet poprzez swoje miłosierdzie, które jest no, największym darem, jaki Bóg może dać człowiekowi. Ale człowiek jest wolny i owocem tej naszej wolności jest no, możliwość albo przyjęcia Boga, albo odrzucenia Boga. To my decydujemy tak naprawdę o naszym życiu i o naszej wieczności. To my wybieramy wieczność albo z Bogiem, albo bez Boga. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła, na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest.
to, com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze. To też jeszcze goręcej się modlę o nawrócenie grzeszników. Ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich. O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem. Tak jak jest rzeczywistość nieba i rzeczywistość piekła, tak samo jest i możliwość spotkania się z Bożym miłosierdziem, ale także jest za tym powiązana z tym sprawiedliwość. Zresztą siostra Faustyna coś takiego przekazywała w imię Chrystusa, że kto nie skorzysta dzisiaj z mojego miłosierdzia, to jutro będzie musiał zmierzyć się z moją sprawiedliwością. No nic nowego, Jezus o tym mówił także w przypowieściach, choćby o sądzie ostatecznym, o rozdzieleniu kozłów od owiec. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, idźcie precz, nie mam z wami nic wspólnego, nie wiem, kim jesteście, nie znam was. Jest tyle danych w Ewangelii, tyle śladów Jezus nam zostawił, żeby pokazać, że piekło jest rzeczywistością realną, jest konsekwencją ludzkiej decyzji o tym, żeby odepchnąć od siebie, zlekceważyć, wzgardzić propozycją Boga, który ratuje. No gdyby nie było piekła, to nie byłoby sprawiedliwości. No sprawiedliwość jest uzasadnieniem piekła, ale także jest gwarancją, że człowiek nigdy nie straci z pola widzenia tej różnicy między dobrem i złem, prawdą i fałszem, zbawieniem i zatraceniem się. Jak wiemy, są tylko dwie opcje po śmierci. Jedna jest nieba, drugie jest piekło. Czyściec już zalicza się do nieba, ponieważ jest to przedsionek nieba, chociaż musimy przejść przez małe piekło. Jeżeli ktoś zaprzecza prawdzie objawionej, no to jak się ustosunkować do tych duchownych, którzy mówią, że piekła nie ma. Pytanie, jaką Ewangelię oni głoszą? No, swoją Ewangelię. Ewentualnie chcą łechtać uszy tych, którzy nie chcą słyszeć o piekle i potępieniu. Ja słyszałem takie opinie, to uznanych kaznodziejów, którzy powiedzmy porywają tysiące ludzi za sobą, mają setki tysięcy lajków, kciuków w górę, którzy takie rzeczy mówią. A mnie się wydaje, że jeżeli jest piekło, to piekła tam nie ma, że tam nikt nie idzie i wszyscy wybiorą Jezusa. Kiedy zobaczą, że Jezus jest, nikt nie wybierze piekła. No i takie przesłanie słyszałem na własne uszy. No współczuję temu człowiekowi, bo jeżeli takie rzeczy głosi, pytanie, ile on zwiedzie ludzi, których w sumie nie uśpi, prawda? Największa nędza nie powstrzymuje mnie od połączenia się z duszą, ale gdzie pycha, tam mnie nie ma. Przez świętą siostrę Faustynę Pan Jezus kieruje do nas swoje orędzie. Napisał do nas Pan Jezus list. Zresztą tak do Faustyny powiedział, że pisze list do świata, do całej ludzkości. Przez Ciebie zwracam się do ludzi. Wielokrotnie Faustynę upominał, żeby pisała dokładnie to, co o niej mówi. Bardzo dokładnie.
nie piszesz dla siebie, mówi Pan Jezus, piszesz dla innych i przez to, co piszesz, wiele ludzi się zbawi, wiele dusz się zbawi. Dlaczego to jest takie ważne, co powiedziałem w tej chwili? Ponieważ no właśnie siostra Faustyna miała świadomość, że nie może nic zmienić z tego, co otrzymała. I my musimy mieć też świadomość, że nie możemy, zwłaszcza ci, którzy podejmują się być jakimiś do dzisiaj nauczycielami wiary, duszpasterzami, ci, którzy komentują orędzie Bożego Miłosierdzia, wyjaśniają, że absolutnie nie mogą nic zmienić. Tutaj jest naiwność i głupota wielu dzisiejszych ewangelizatorów, że myślą, jeżeli zmienią to orędzie, że ono będzie łatwiejsze do przyjęcia dla wielu, że ono będzie no, przyjemniejsze, fajniejsze, bo orędzie Bożego Miłosierdzia jest naprawdę bardzo trudne, wymagające. Jest pociągające, bo niesie w sobie wielką nadzieję i wielkie obietnice są z nim związane, ale z drugiej strony jest bardzo trudne, no bo domaga się od człowieka czego? Przemiany jego serca. Kolega ksiądz na katechezie zaczął mówić o piekle, no to donosy były do dyrektora, do szkoły, do kurii i dostał bardzo, bardzo poważne reprymendy, że straszy dzieci. Ja rozumiem, że szkoła może być niezadowolona. No to po co my siedzimy w szkole, jeżeli nie możemy mówić prawdy? No ale jeżeli przełożeni są niezadowoleni z księdza, który mówi podstawowe prawdy wiary, chce z miłości ostrzegać tych młodych, którzy są po uszy siedzą w szambie pornografii, nieczystości. On ostrzega tych młodych, że jeżeli nie zmienią drogi, to i takie są konsekwencje. To jest miłosierdzie, ale też do tego trzeba odwagi, nie? Chrystus mówił nam o piekle nie po to, żeby je reklamować, ani też nie po to, żeby nas nim straszyć, tylko jako ostrzeżenie, że jeśli nie uwierzycie we mnie, nie uwierzycie, że ja jestem, tak nawet jak w Ewangelii powiedział, pomrzecie w swoich grzechach. Gdyby nie było piekła, to byśmy nie mogli powiedzieć, że człowiek jest wolny. A człowiek jest wolny i to jest jeden z największych darów, które otrzymujemy od Pana Boga. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność. Modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej. Modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem. Modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. Już w dorosłym życiu pamiętam, jak powstało Radio Maryja o godzinie 15 na falach eteru, jeżdżąc samochodem, nawigowałem po stacjach. Radio Maryja mnie interesowało o tyle, że jako fenomen, że coś takiego powstało, że jest. Tam po raz pierwszy usłyszałem na falach eteru Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Byłem pod wielkim wrażeniem i absolutnie urzeczony rytmem modlitwy z Łagiewnik. Siostry w takim unisono wręcz, prawie tak jak na jednym tonie, cudownie odpowiadały te wezwania Miej Miłosierdzie dla nas. To było coś fenomenalnego. Ja naprawdę zacząłem się tym modlić.
jak miałam 20 parę lat, to było mi bardzo smutno. I którejś nocy w sumie, takiej rozpłakanej, chciałam sobie przypomnieć, kiedy tak naprawdę byłam szczęśliwa. I we swoich wspomnieniach musiałam się cofnąć kilkanaście lat wstecz, czy 10 lat wstecz, gdy miałam lat 16 i byliśmy na wakacjach z naszym księdzem z polskiej misji katolickiej, na wakacjach z grupą oazową. I to, co sobie przypomniałam, to jest, że ja byłam szczęśliwa, kiedy byłam z Bogiem. I zapragnęłam wrócić do mojej wiary, ale ja nie miałam tej wiary. Wiara to jest łaska, więc nie da się tego kupić w sklepie. Nie ma tak, że naciśniesz guzik, o teraz ja wierzę. Po prostu był taki moment, że powiedziałam, ja już nie wierzę w Boga. I był później taki moment, to była decyzja, moja świadoma decyzja, gdzie ja powiedziałam, ja chcę znowu wierzyć w Boga, ale nie wiem jak. Nie wiem jak ja mam do tego wrócić. Taki moment... opamiętania, no to był moment, kiedy zawołałem po prostu, kiedy powiedziałem, dobra, no Jezusie Chrystusie, jeżeli istniejesz, to mi pomóż, bo już sobie nie radzę. I ta łaska wiary, która przyszła, która nie od razu spowodowała, że padłem na kolana, zacząłem odmawiać różaniec i poszedłem do spowiedzi, jednak to trwało, to Bóg jest bardzo cierpliwy, jest dżentelmenem, nie. Dotyka, zostawia, przygląda się i co zrobisz dalej? Gdzieś tak mnie troskliwie prowadził, jak dobry ojciec, powoli do Matki Kościoła. Pamiętam dokładnie 99 rok po wypadku, w której straciłem dziecko, w którym straciliśmy syna. Poobijany z dziurą w płucach, z jakimiś drenami, z połamanymi żebrami leżałem w szpitalu i przyszedł ksiądz, młody kapłan z biskupca i przyniósł mi różaniec, pamiętam, zielony. W sytuacji, w której nie dawałem sobie rady, no to brałem za różaniec i odmawiałem koronkę do Bożego Miłosierdzia. To przynosiło ulgę. Nie chodzi o terapię taką czysto mechaniczną, chodzi o coś więcej, także mogłem się skupić na modlitwie przez powtarzanie, rytm odpowiedzi i przynosiło ogromne ukojenie. Usłyszałam głos Jezusa. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego. Ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości. Przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia. Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy moje miłosierdziem. Na poziomie Boga sprawiedliwość doskonale łączy się z miłosierdziem. To są jakby dwa oblicza Boga. Bóg Ojciec jest ten, który kocha grzesznika, który pozwala nam się nawet wielokrotnie pomylić, ale nawet z tego, co narozrabiamy, z tego zła, które spowodujemy, stara się wyprowadzić jeszcze większe dobro. Tyle tylko, że święci nieraz mówili, że każdy człowiek ma swoją miarę łaski. I my nigdy nie wiemy, jaka ona jest. Ta miara na pewno się wyczerpie w sytuacji, kiedy człowiek staje się arogancki i kiedy zaczyna podchodzić do darów Bożych bez respektu. Taka właśnie zuchwałość, że ona może w pewnym momencie zostać już tutaj na ziemi. My mówimy, powiedzmy, po ludzku powiemy zastopowana,
mówiąc językiem teologicznym, ukarana. Że Boża sprawiedliwość polega na tym, że Bóg, dlatego że nas kocha, to nas karci. Dlaczego? Żeby nas uratować. Czasami nie ma innego wyjścia. Głuchniemy. Tracimy wrażliwość już na znaki Boga. Przestajemy Go słuchać. I wtedy Bogu nie zostaje nic innego, jak ściągnąć z nas swoją rękę i pozwolić, żebyśmy stali się łupem czy ofiarą skutków własnych decyzji, własnej głupoty. Tak właśnie święty Augustyn mówił, że tak działa właśnie Boża kara, że Bóg każe nam kosztować konsekwencji swoich własnych grzechów. Boże miłosierdzie nie wyklucza Bożej sprawiedliwości. To są dwa atrybuty Boga. Bóg nie może być w sprzeczności. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, uczy nas katechizm. Tego jeszcze nikt nie zmienił, chociaż wiem, że wielu osobom się to nie podoba. No, róbmy co chcemy, no bo i tak idziemy wszyscy do nieba. No, to jest jedno z największych kłamstw, jakie w tej chwili jest. To jest takie uśpienie ludzi i ludzie w to poszli. Ale jeżeli ktoś mi powie, nie, tak to nie jest. Bóg pragnie twojego zbawienia, ale jeszcze nie jesteś zbawiony. Musisz współpracować z Bogiem, z Jego łaską. Bóg ci wybaczy, ale zawróć ze złej drogi. Idź i więcej nie grzesz, powiedział do prostytutki Jezus. Idź i więcej nie grzesz, ja ciebie nie potępiam. Tu jest punkt zwrotny. A teraz właśnie, czy my w to wierzymy? Jeżeli nie, no to jesteśmy w szponach szatana, który się cieszy z fałszywego Bożego miłosierdzia, z tej podróbki, którą nam dano. Jest to bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że musimy żyć miłosierdziem na co dzień, bo niektórzy sprowadzają tego miłosierdzie właśnie do form nabożeństwa. Odmówię koroneczkę, obraz sobie powieszę, święto będę celebrować, świętować Bożego Miłosierdzia, to jest ważne. Ale nie jesteśmy w stanie doświadczyć owoców orędzia Bożego Miłosierdzia, bo to wszystkie formy nabożeństwa wypływają z orędzia, które Pan Jezus przekazał świętej Faustynie, jeżeli nie żyjemy na co dzień Bożym Miłosierdziem, czyli jeżeli nie okazujemy tego miłosierdzia innym ludziom. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. I wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwiania i wchodzi w głębie Boże. Kontemplują życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. Rozumiem teraz świętego Pawła, który powiedział: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. Jeździłam do Londynu i poznałam wiele osób. No, przyznam się, że to akurat były takie kościoły zielonoświątkowe, które poznawałam. Chodziłem tam z 2 lata. Oni tam tańczą, śpiewają, mają taki koncert rockowy i tak mniej więcej po 2 latach zabrakło mi Eucharystii. Cały ten szum, cały ten hałas zaczął mi przeszkadzać i zabrakło mi Eucharystii. I to był ten moment, kiedy po 10 latach wróciłam do kościoła katolickiego i jak burza poszłam do konfesjonału. Akurat się trafił w konfesjonale chyba jakiś ksiądz prosto z seminarium, który przyjechał do nas na wakacje, na zastępstwo. Ja mu mówię, że ostatni raz odpowiedziłam 10 lat temu, a on mówi: ojej, to taka wielka spowiedź, to nie do mnie, to trzeba do jakiegoś starszego księdza. Ja mówię: nie, teraz
teraz albo nigdy. I pamiętam, jak już skończyłam się spowiadać, to ksiądz nawet zaglądał, kto to tam był. Dopiero kiedy przyszła ta łaska nawrócenia, to jakiś pokój ze mnie wstąpił, że ja nic nie muszę, że nie muszę sobie udowadniać, innym nie muszę udowadniać, że jestem świetnym aktorem, bo po prostu to już nie było dla mnie najważniejsze. I to jest dla mnie fascynujące, jak Pan Bóg mi zmienił perspektywę myślenia. To przyszło od razu, ta łaska wiary i łaska trzeźwości, no bo od czerwca 2013 aż do dzisiaj nie wypiłem ani kropli alkoholu. Dla mnie to jest niezwykłe właśnie, że takim przykładem chyba to może być ten Łotr na krzyżu, że można w ostatniej godzinie wezwać, uwierzyć Bogu i Bóg się nie potępi. To jest niewiarygodne po prostu, że on nas tak kocha, że jeżeli się tylko do Niego zwrócimy z serca, to nam wybaczy wszystko złe, co uczyniliśmy. Bez mojego zaangażowania, czy bez mojej postawy, która chce czerpać z tego źródła łask, czy jakby skorzystać z tego gigantycznego potencjału miłości, nic nie będzie. W każdej trudnej sytuacji możesz rzucić się w ramiona dobrego Ojca i masz, i w tych ramionach nie będziesz nigdy ani sam, ani opuszczony. Całe moje życie teraz można sprowadzić rzeczywiście do tego jednego głównego zdania z dzienniczka. Jezu, ufam Tobie. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej, choćby jego grzechy były jak noc czarna. Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni.